Panu bardzo serdecznie pogratulować. Chciałbym Panu wręczyć skromny bardzo upominek, który jest typowy dla miejsca, w którym się znajdujemy. Życzyć Panu sukcesu w życiu zawodowym i życzyć Panu, żeby Pan już nigdy nie miał okazji do tego, aby swoje życie narażać w taki sposób. Chociaż oczywiście ludzie zawsze będą Panu wdzięczni. Dziękuję bardzo, a Panu gratuluję takiego podwodnego tajemnika. Dziękuję bardzo. Ja powiem, że jestem dumny, że mam szansę dowodzić takimi ludźmi właśnie. Pojechałem z rodziną nad Sobieszewo, Orle, niestrzeżone kąpielisko. Pluskaliśmy się, kąpaliśmy się, no, gdzieś w granicach około godziny 13, może 14. Słychać było rozpaczliwe wołanie pomocy. No, na początku to popatrzyliśmy się w prawo, w lewo, no, nie było tam specjalnie nic widać, nikogo. Ale to rozpaczliwe wołanie było powtarzane. Zaczęliśmy w sumie patrzeć w morze i patrzymy z daleka, są dwie głowy, tak, tak około 100 metrów od brzegu. No. Doszło to do mnie, że po prostu to nie są jakieś takie jakieś żarty czy coś, tylko ktoś naprawdę woła pomocy. No. Zerwałem się z braćmi dwoma w sumie. I pobiegliśmy w stronę morza, po drodze chwyciawszy taką oponkę dla dzieci pompowaną i kija z plaży takiego wyrzuconego przez morze. No i rzuciłem się w pław do tych ludzi. No. Ciężko było, ale jakoś dopłynąłem. Pierwszego syna uratowałem, który tam był bliżej. No a jego ojca był trochę dalej, no musiałem trochę dryfować razem z synem. Bo nie chciałem go puścić, bo może mówię mi zwie, jestem oponką i nie dam rady. No i jakoś przyciągnąłem go do tego ojca w takiej odległości, że mogłem jeszcze tym kijem rzucić, tak żeby ojciec się złapał. No, pierwszy raz mi się nie powiodło, no, drugi raz rzuciłem mu akurat już między ręce i złapał się chłop i podciągnąłem go na oponkę. No i wtedy dryfowanie do brzegu. No, ciężko było, czasami wątpiłem, że po prostu nie dam rady. Zdawało mi się, że czasami się oddalam. No ale przy pomocy jeszcze tego młodego chłopaka nakazałem mu dobrze dryfować nogami. No udało nam się dopłynąć do brzegu. Bał się pan? Ja wiem, na początku nie myślałem w ogóle o tym. Dopiero później no, zdawałem sobie sprawę, jak wypłynąłem na brzeg już, jak żona moja płakała, tam brat był też przerażony, bo tak mówili, że tracili mnie też z oczu, no bo to fala raz mnie zakrywała, raz na powierzchni. Ale tak to o tym wtedy to nie myślałem, nie? Później sobie tylko tak zdawałem sobie sprawę, że no mogłem ja też tam nie wrócić, no ale jakoś dzięki Bogu udało się. Co, jak ci mężczyźni reagowali, oni później, czy się no, z nimi działo, czy zabrali? Znaczy młody chłopaczek to był na tyle przytomny, że wziął ode mnie numer telefonu, a no ojciec jego był no, taki aż blady, aż prawie siny, on tam tylko zwracał wodą i w sumie to siedział sobie na brzegu. Ratownicy przyjechali na kładach, to tam udzielili jakiejś krótkiej pomocy i w sumie to było to wszystko. Nie? A wiadomo, co się stało? Dlaczego ich tak zniosło? No bo to jak ludzie, pluskali się, nagle ich tak podmywało do tyłu. Jak to mówię, jeden metr do przodu, trzy do tyłu. No, później stracili grunt pod nogami i nie wiedzieli, jak sobie poradzić. A żeby płynęli, a oni jak bojka sobie wisieli w tej wodzie, ich coraz bardziej trwało. Podziękowali. Na drugi dzień jego ojciec przyjechał do mnie osobiście do domu. Podziękował mi za mnie w oczach. Dość przyjemne takie uczucie. No. Że jednak coś komuś jednak się przydało. Ten przypadek miał miejsce na plaży niestrzeżonej i jak gdyby przyczyną jest niefrasobliwość ludzi, którzy się kąpią. Ja sam, gdybym się znalazł na tej plaży, nie wiem, jak bym się zachował. Nie wiem, czy bym się rzucił w toń. Nie wiem, czy tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Tym większe moje uznanie dla kogoś, kto podjął taką decyzję i kto, narażając własne życie, a jak z opowieści Państwo słyszeli, było to autentyczne narażenie własnego życia, uratował dwie osoby. Z relacji prasowych wiem, że po chwili jeszcze kolejne dwie osoby w jakiś sposób tam pan wspomógł w wodzie, a więc to jest rzeczywiście coś, co zasługuje na uznanie. Natomiast tych utonięć jest tak dużo, że ludzie kąpią się w miejscach niedozwolonych, ludzie kąpią się pod wpływem alkoholu, ludzie kąpią się w złym stanie zdrowia, na plażach, na których nie ma ratowników. I w związku z tym wyjątkowo ciepłe lato spowodowało, że jest wyjątkowo dużo ofiar.